teraz czas na prorządowy TVN. Bardzo proszę. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję, miłego oglądania. Szanowni Państwo, my chcemy powiedzieć kilka słów, chociaż właściwie to trzeba by powiedzieć tych słów bardzo wiele, na temat tego, co wydarzyło się wczoraj. Po to, że łamane jest prawo, łamana jest konstytucja, że mamy w gruncie rzeczy w tej chwili stan bezprawia w Polsce, no to już jest oczywiste. No ale tym razem mamy do czynienia i z łamaniem prawa, bo to wszystko, co jest podstawą tych działań, jest w oczywisty sposób jakimś zupełnie kuriozalnym pretekstem, ale mamy do czynienia z atakiem na uroczystość, mówię o Marszu Niepodległości, w której uczestniczy dziesiątki, setki tysięcy zwykłych Polaków i która to uroczystość, jeżeli nie ma prowokacji, tak jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej, to przebiega spokojnie i nic złego tam się nie dzieje, poza tym, że po prostu Dzień Niepodległości, rocznica 11 listopada, jest obchodzona tak, jak powinna być obchodzona. To znaczy jest świętem nie tylko państwowym, ale także świętem narodu, świętem społeczeństwa. Ten udział, i to udział ludzi z całej Polski, w tym jest właśnie wyrazem tej sytuacji. I to jest sytuacja, która wydawałoby się powinna odpowiadać każdemu normalnemu rządowi polskiemu, to znaczy takiemu, który chce realizować polskie interesy. No ale dzisiaj mamy rząd, który chce realizować, i to każdy w tej chwili, kto w ogóle chce mieć jakiś kontakt z prawdą, musi potwierdzić interesy innego państwa, niemieckiego, a później jeszcze przy końcu wypowiedzi wrócę do innego wątku i tam będzie mowa jeszcze o jednym państwie. Otóż to właśnie powoduje, że mamy do czynienia z procesem, który często jest sprowadzany błędnie według mnie, całkowicie błędnie, to już kiedyś tutaj mówiłem, do zemsty. Oczywiście nie jeden człowiek powiedział, że Tusk jest człowiekiem mściwym, ale to jest w tej chwili sprawa drugorzędna, to jest pacyfikacja. To jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości, bo każdy, kto ze zrozumieniem przeczyta projekty nowych traktatów, tych proponowanych traktatów europejskich, to wie, że po tym Polska będzie tylko terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz. Oczywiście będą tu samorządy, będzie rząd, parlament, ale to wszystko będzie po prostu jedna wielka fikcja. I oczywiście tylko ktoś, kto jest bardzo niemądry, bardzo naiwny, może sądzić, że polskie interesy w takiej sytuacji będą realizowane. Będzie realizowana agenda sformułowana przez imperialistów niemieckich, tych imperialistów od pióra jeszcze przy końcu XIX wieku, takim najbardziej istotnym dziełem z tego zakresu jest niedawno wydana dopiero po polsku, ale pochodząca z 1915 roku praca Środkowa Europa, Mitteleuropa. I to jest właśnie to, co jest szczególnie ważne dla zrozumienia tych wydarzeń, które dzisiaj mają miejsce. To jest próba doprowadzenia do sytuacji, że właściwie początek próby, chociaż zapowiedzi były już przedtem, była przecież mowa o delegalizacji tego marszu, właśnie doprowadzenie do tego, żeby te marsze po prostu się nie odbywały. Albo odbywały się w takiej atmosferze, która będzie dla znacznej części społeczeństwa, która i to jest zrozumiałe, lubi spokój, odrzucana. I stąd nasz protest. I to protest, który my chcemy wyrazić tym razem już nie tylko tutaj z tego miejsca, czy w Sejmie, ale także chcemy go wyrazić, korzystając z prawa do demonstracji. I tego rodzaju wiec generalnie pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się nie w tą najbliższą sobotę, tylko w tą kolejną. To, co w tej chwili tutaj Państwu chcę powiedzieć, to powiadomić o tym i jednocześnie powiadomić o tym także
opinię publiczną. Chcemy po prostu protestować przeciwko łamaniu prawa, ale także przeciwko atakowi na polski patriotyzm. On trwa w polskiej oświacie, w polskiej kulturze. Niszczone są instytucje stworzone przez nas po to, żeby te motywacje patriotyczne mogły przybierać właśnie także kształt różnego rodzaju efektywnie działających instytucji społecznych, czy też państwowo-społecznych. No, krótko mówiąc, dziś patriotyzm w Polsce jest zwalczany, no bo on w oczywisty sposób stoi w sprzeczności z tym wszystkim, co planuje ta władza, wykonując coś, co by można było określić jako niemiecką agendę w Polsce. I to jest przedmiotem naszego szczególnego zaniepokojenia, naszego ostrego sprzeciwu i chcemy, by ten sprzeciw był bardzo wyraźnie wyrażony. Więc to tutaj chciałem Państwu zapowiedzieć. Chciałem też zapowiedzieć, że my dotrzymamy słowa. Zapowiadaliśmy, że będziemy zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum przeciwko Zielonemu Ładowi i w nieodległym okresie ta sprawa zostanie już ogłoszona i rozpoczęta. Pamiętamy o tym, powiedzieliśmy, że zrobimy to we wrześniu i we wrześniu ta operacja się rozpocznie. Mam nadzieję, że z sukcesem. Przypominam, że o ile chodzi o zbieranie podpisów odnoszących się do referendum, to tu nie ma terminu, bo takie terminy są, jeżeli chodzi o projekty ustaw, natomiast w wypadku referendum takiego terminu nie ma. Ale dzisiaj jest, proszę Państwa, także nowa sprawa, no, jest artykuł w Rzeczypospolitej, który wbrew różnym deklaracjom polityków Platformy Obywatelskiej, że wszystko było w porządku, no budzi najdalej idące zastanowienie. Bo jeżeli szpieg GRU, niektórzy przynajmniej uważają, że to jest instytucja jeszcze groźniejsza niż wywiad cywilny KGB dawnego, czyli dzisiaj FSB, otrzymuje dostęp do wszystkich informacji, które zostały zebrane w trakcie śledztwa przeciwko niemu, to nie jest tak, jak to właśnie przed chwilą i dlatego przepraszam troszkę, żeśmy opóźnili tą konferencję, oświadczyła prokuratora, że tutaj tych informacji nie można utajnić. Można utajnić, jest odpowiedni przepis artykułu 156 Kodeksu Karnego, chyba to jest paragraf 6a, czy 5a, w każdym razie podstawy prawne do tego są. Jest tylko pytanie, dlaczego ta pani, która była związana z Rupcenem i co do której no w tej chwili raczej jest przypuszczenie co najmniej mocno uzasadnione, że ona nie była nieświadomą współpracownikiem. Ja nie chcę w tej chwili w to się wgłębiać, bo nie znam tutaj dokładnie szczegółów, ale w każdym razie tego rodzaju przypuszczenia w tej chwili istnieją i która ma zarzuty. W dalszym ciągu spokojnie sobie chodzi po konferencjach prasowych, które nie wpuszczają legalnie działającej telewizji, ale ją wpuszczają, chodzi po Sejmie. I tutaj muszę wrócić do swojej wypowiedzi sprzed 14 lat. Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim. Wtedy ta wypowiedź wywołała gwałtowny sprzeciw, ale ja mam dzisiaj wrażenie, że sprawa Rupcewa, gdyby ją porządnie zbadać, gdyby to badały służby rzeczywiście zainteresowane, to znaczy pod nadzorem rządu rzeczywiście zainteresowanego polskimi interesami, no to to by poszło bardzo, bardzo daleko i bardzo, bardzo wysoko. I stąd ta sprawa będzie przez nas stawiana. Opowieści, że wszystko było w porządku, to jest bezczelne łgarstwo. Nic tutaj nie było w porządku. Cała ta sprawa była w najwyższym stopniu nie w porządku i nie w porządku jest także to, że my wydajemy bardzo istotnego szpiega, i Polska nie dostaje w zamian za to nic, a przecież na Białorusi są w ciężkich więzieniach, w ciężkich łagrach ludzie tacy jak pan redaktor Poczobut, którzy naprawdę potrzebują pomocy, bo ich życie jest zagrożone i tego nie załatwiono. Jest pytanie, dlaczego
o co tutaj w ogóle chodzi, dlaczego tego człowieka, który być może był bardzo ważną częścią albo wręcz stworzeniem jakiegoś znacznie szerszego i bardzo wysoko sięgającego układu, został w ogóle z Polski wypuszczony. Bo mogło być tak, żeby go nie wypuszczono, bo jak sądzę, były do tego powody zasadnicze z punktu widzenia bezpieczeństwa i interesów państwa. No tylko że niebezpieczeństwa rozumianego tak, jak to rozumie obecny rząd. No bo powtarzam, to jest rząd, jak to wielokrotnie mówiłem, bardziej niemiecki niż polski, ale tutaj wchodzi jeszcze także ten element drugi, to znaczy element rosyjski. No wiadomo, reset, wiadomo, likwidacja komisji, która badała stosunki polsko-rosyjskie, wpływy rosyjskie w Polsce. No i nominacje na wysokie stanowiska w służbach specjalnych ludzi, którzy w tym resecie brali bardzo czynny udział, łącznie z udziałem w różnego rodzaju biesiadach mocno zakrapianych. I to wszystko razem tworzy taki no, bardzo niedobry obraz obecnej sytuacji w Polsce i tego, co może się w przyszłości wydarzyć, jeżeli ta władza nie zostanie w pewnym momencie zatrzymana. Ja też będę na marszu 11 listopada, na Marszu Niepodległości. No, jestem jednym z parlamentarzystów, no, ale pozwolę sobie też i to powiedzieć we własnym imieniu, że też będę w tym brał udział. Brałem tylko raz w setną rocznicę, czyli w 2018 roku, ale tym razem uważam, że też powinienem wziąć udział. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, przechodzimy do serii pytań. W związku z tym, że widzę, że jest duże zainteresowanie mediów, bardzo proszę po jednym pytaniu od każdej redakcji, tak aby jak najwięcej redakcji miało możliwość zadania pytania. Bardzo proszę, pierwsze pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Radosław Jankiewicz, Republika. Chciałem spytać o konsekwencje tego, co się stało w związku z przekazaniem tych akt, zarówno tych jawnych, także tych tajnych, szpiegowi Rubcowowi. Pytam o to w kontekście tych materiałów, które ujawnialiśmy, o które komisja rządowa kierowana przez generała Stróżyka pytała chociażby Ministerstwo Obrony Narodowej, ale też były według medialnych doniesień takie podobne pytanie do prokurator. Czy krótko mówiąc, czy ta komisja, która ma te rosyjskie, białoruskie wpływy badać, powinna i czy się tym zajmie? Ja mogę powiedzieć jedno. Z całą pewnością Rosja, a dokładniej jej służby, ale to jest państwo służb, wzbogaciła się w niemałej mierze o wiedzę. Jak daleko ta wiedza sięga, to tego po prostu nie wiem, bo przecież nie miałem dostępu do tych akt. Natomiast to jest z całą pewnością wzbogacenie poważne. I to jest rzecz skandaliczna, no, rzecz na dymisję. No, w wielu krajach to byłaby dymisja rządu, no, w Polsce chociaż dymisja ministra sprawiedliwości. Ale no, jak jest to w Polsce w tej chwili, to wiemy. No, ta agenda, która przecież była oczywista jeszcze przed wyborami, no, przecież ten przyjazd Tuska do Polski, to zupełnie bezpośrednie wsparcie ze strony niemieckich władz Unii Europejskiej, bo przecież pani von der Leyen no to jest osoba z niemieckiej elity politycznej i bardzo ściśle z nią związana. No przecież tutaj nie ukrywała, o co tutaj chodzi. I tych elementów pomocy, także takich, które uderzały w polskie społeczeństwo, chodzi o pieniądze, było bardzo dużo. I no dzisiaj trzeba za to płacić, ale ja nie sądzę, żeby Tusk był człowiekiem, który płaci z bólem. No muszę, no ale kiedyś się może z tego wykręcę. Nie, to sądzę, że to po prostu jest jego opcja. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Monika Drozd, Telewizja w Polsce 24. Panie prezesie, chciałabym zapytać o różnicę podejścia, jeżeli chodzi o sprawę rosyjskiego szpiega, który ma dostęp do swoich akt, a na przykład o księdza Olszewskiego, gdzie jego pełnomocnicy nie mają dostępu do tych akt. Jak pan ocenia tę różnicę? Dziękuję bardzo. No to jest różnica bardzo charakterystyczna i pozwalająca jakby sama przejść się ocenić ten rząd, bo z jednej strony
W wypadku księdza Roszewskiego mamy do czynienia z totalnym łamaniem prawa, a zresztą dotyczy to też obydwu pań, które są aresztowane. A z drugiej strony mamy do czynienia z traktowaniem człowieka bardzo niebezpiecznego i z bardzo niebezpiecznej organizacji rosyjskiej, takiego długiego ramienia Moskwy. I jest takie pytanie, czy to długie ramię nie sięga przypadkiem w Polsce bardzo wysoko, jeżeli chodzi o obecną hierarchię władzy. No i tu oczywiście mamy stan zupełnie inny. No, dawanie mu przywilejów, które w żadnym wypadku mu się nie należą, a już no, szczególnie wtedy, jeżeli się bierze pod uwagę, przecież to już było wiadomo, że ta sprawa się toczy, jego wypuszczenie i jego powrót do Rosji, ale powtarzam, nawet w innej sytuacji to byłoby całkowicie niedopuszczalne i twierdzenie, że tutaj nie ma podstaw prawnych do tego, żeby odmówić, jest całkowicie fałszywe. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry panu, Szymon Banaszczyk, 19.30, Telewizja Polska. Panie prezesie, czy pan już wpłacił pieniądze na konto partii i czy widzi pan jakiś opór albo błąd wśród posłów pańskiej partii, którym nie do końca się ten pomysł comiesięcznych wpłat podoba? I czy były już wpłaty osób, które startowały z list Prawa i Sprawiedliwości, ale nie są członkami tej partii? Czy tego pan oczekuje? Mówię tutaj głównie o posłach suwerennej Polski i czy będą wyciągane ewentualne konsekwencje dla posłów, które takich wpłat nie dokonają? Dziękuję. Ja wpłaciłem 10 tysięcy. Wpłaciłem też na pewną organizację, która nie jest partią polityczną, jeszcze dodatkowo 5, czyli razem 15 tysięcy. Oczywiście będę wpłacał pieniądze dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obserwowanie tego, kto wpłaca, to wiem, że tych, którzy wpłacają, jest już w tej chwili około 50 tysięcy i chciałem zaapelować, żeby i było jeszcze więcej, bo to naprawdę może przynieść bardzo dobre rezultaty w obronie nie jednej partii, nie opozycji, chociaż oczywiście obrona opozycji w sytuacji, kiedy próbuje się uniemożliwić działanie, jest super ważna dla demokracji. Tu chodzi o obronę polskiej niepodległości, ale ta niepodległość przekłada się także na nasze szanse rozwojowe, na przyszłą jakość życia Polaków. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie przeczyta tą książkę z 2015 roku. Polska ma być oczywiście nieporównanie mniejsza terytorialnie niż ta dzisiejsza. Przypominam, że Niemcy w 18 roku, kiedy przez chwilę jeszcze sądzili, że mogą wygrać wojnę, to próbowali nawet Królestwo Kongresowe okroić o dobrych 20 parę, czy nawet więcej tysięcy od północy i od zachodu, czyli te 128 tysięcy kilometrów kwadratowych jeszcze zmniejszyć do około 100. Więc to Królestwo Dwóch Cesarzy, to z deklaracji listopada 16 roku miało być tak maleńkie, więc pewnie o taką Polskę chodziło, ale ona miała być zawsze za Niemcami, jeżeli chodzi o poziom rozwoju, chociaż jakoś tam się rozwijać by mogła. No, krótko mówiąc, mamy wrócić do szparagów. Otóż wśród licznych sukcesów tych 8 lat rządów naszej partii było to, że myśmy ze szparagów wyciągnęli. Myśmy w ogóle wyciągnęli Polskę po pierwsze z pułapki średniego rozwoju, a po drugie z trzeciego świata, bo głodne dzieci to jest trzeci świat. I to nam się udało i w odpowiedzi na to jesteśmy dzisiaj określani w sposób państwu znany. Nie będę tego cytował, bo wstyd to cytować, ale to jest naprawdę odrażające, obraźliwe, no, ale ludzie, którzy dzisiaj żyją Polską, żadnych oporów nie mają. Nie mają oporów tego przed tym, żeby działać po prostu wprost przeciwko polskim interesom, bo na przykład zatrzymanie tych wszystkich inicjatyw prorozwojowych, mówię o inicjatywach gospodarczych, to jest działanie wprost przeciwko polskim interesom, ale nawet coś takiego jak ten bojkot Karpacza, tego Forum Gospodarczego w Karpaczu, no to też jest oczywiście w innym wymiarze, też jakby wyraz tej samej polityki. Szanowni Państwo, jak zapewne zauważyliście, w przeciwieństwie do naszych konkurentów politycznych, u nas każda redakcja ma prawo zadać pytanie. Teraz czas na prorządowy TVN. Bardzo proszę. Ale prorządowy TVN musiał przepuścić bez kolejki media sprzymierzone z... Panie redaktorze, bardzo proszę do meritum. W związku z tym chciałbym zadać aż dwa pytania. Ale pierwsze, po jednym pytaniu. Panie prezesie Jakub Sobieniowski, Fakty TVN. Postawił pan zarzut
że partnerka rosyjskiego szpiega chodzi teraz po różnego rodzaju konferencjach, ale przecież ona za rządów PiS-u została zatrzymana razem z nim i wtedy też chodziła po różnego rodzaju konferencjach, jak pan raczył stwierdzić. Jak pan to wyjaśni? Ja mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście sprawa do wyjaśnienia, bo ja oczywiście o tym wtedy nie wiedziałem i to jest kwestia, która, jak sądzę, wynika z tego, że na skutek różnego rodzaju działań, no przede wszystkim totalnej opozycji, ale także niestety miało to miejsce i gdzie indziej, kontrola nad różnymi częściami aparatu państwowego z naszej strony no niestety nie była pełna, z wielką szkodą dla kraju i to jest pierwsza możliwość. A druga możliwość, że tego rodzaju postawienie sprawy miało przesłanki operacyjne. Tak bym to określił. To chyba pan rozumie, o co chodzi. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Panie redaktorze, jest pluralizm medialny. Dajmy szansę innym redakcjom. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Portal Wirtualna Polska. Bardzo proszę. Nie usłyszałem pana pytania tego. Pankiewicz poprowadzi wiec razem z panem przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Nie wiem, kto poprowadzi wiec przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja tam na pewno będę, a co do roli pana Bąkiewicza, to jest tak, że my z całą pewnością nie będziemy go dyskryminowali, no ale to nie jest przecież członek naszej partii, to jest ktoś, kto działa w tym nurcie narodowym, który jest przynajmniej w pewnych swoich częściach patriotyczny i to całkowicie akceptujemy, natomiast no, wiadomo, że myśmy zaczynali z innych pozycji, o ile sobie przypominam, to pan już dość dawno jest, no tak powiem, w świecie medialnym, więc pamięta pan pewnie także Porozumienie Centrum. Podkreślam tutaj tą nazwę Centrum, więc tutaj jest jakby droga troszkę inna, ale generalnie rzecz biorąc, nie, jeżeli chodzi o patriotyzm i absolutną chęć doprowadzenia do tego, żeby Polska była silnym krajem, który jest partnerem dla Niemiec, który egzekwuje od Niemców ich zobowiązanie, bo Niemcy nie rozliczyli się z hitleryzmem, ani nie ukarali winnych, ani nie zapłacili odszkodowań, ani nie uznali polskiej granicy. Warto to przypomnieć. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość w 1989 roku, to tak naprawdę to między 1989 a 1990. Są tacy, co mówią, że dopiero w 1993 ostateczny wymarsz wojsk sowieckich z Polski, no ale od 1990 można o tym mówić. To oni nie uznawali granicy i uznali tylko po prostu dlatego, że im powiedziano, że Kolowi powiedziano, że jak chce zjednoczyć Niemcy, to musi ją uznać i to powiedzieli Amerykanie i Anglicy, no słabiej Francuzi. Po prostu był w tej sprawie przyciśnięty do ściany, więc taki jest charakter państwa niemieckiego i myśmy to od początku wiedzieli. Ja raz tylko rozmawiałem z Kolem, ale to całkowicie zweryfikowało tą tezę. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry panowie. Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Czy zaprosi pan pana marszałka Krzysztofa Bosaka na wiec organizowany przez państwo 14 września? Jest taka sytuacja. My uważamy, że dzisiaj jest wielki stan zagrożenia naszej niepodległości, a przedtem jeszcze naszej demokracji i wszyscy, którzy chcą utrzymać demokrację i przede wszystkim chcą, żeby Polska była niepodległa, powinni być razem. No, pan Bosak ma najwyraźniej w tej sprawie inne zdanie, no, PiS, PO, jedno zło. To akurat nie pan Bosak, tylko pan Mencer ostatnio napisał, że kłopoty z marszem 11 listopada były także za czasów naszej władzy. No nieprawda, tu pan Bąkiewicz mówi całkowitą prawdę, jak myśmy rządzili, to te marsze przebiegały w spokoju. Jakieś oczywiście drobne incydenty były, ale to te marsze miały tak od 100 do 200 tysięcy ludzi, więc takie rzeczy zawsze się mogą zdarzyć. No i przede wszystkim nie były wulgarne. Ja bym chciał też powiedzieć państwu, że gdyby przyjąć te rozumowania, które przedkładają w tej chwili opinii publicznej przedstawiciele obecnego rządu, wszystkim Bodnar. Otóż to by trzeba było wszcząć natychmiast postępowania karne wobec organizatorów Kampusu Polska, no bo no, tamtej wulgarności, ataków, mowy nienawiści było bardzo dużo. No już nie mówię o tych wszystkich marszach równości, które są no, jednym wielkim pokazem
łagodnie mówiąc, skrajnej niechęci wobec wielkiej części polskiego społeczeństwa. Ja przypomnę, że żyjemy w kraju, gdzie jednak ogromna większość ludzi to ludzie ochrzczeni. Oczywiście tych praktykujących jest znacznie mniej, ale nie ma żadnego powodu, żeby ten fakt kogoś upoważniał do obrażania. I tak to nieustannie wygląda, więc naprawdę, jeżeli by iść tą drogą, że trzeba ścigać coś, co się zdarzyło 6 lat temu i co w gruncie rzeczy jest nieopisane, nie wiadomo dokładnie, kto się stał, nie wiadomo, kto w tym uczestniczył, no to ci, którzy uczestniczyli w tych wymienionych przeze mnie imprezach czy marszach, no powinni być też ścigani i to też wiele, też naprawdę materiału byłaby ogromna ilość. Wielu prokuratorów musiałoby się tym zajmować. Tylko oczywiście tu żadnej logiki prawnej nie ma, nie ma po prostu prawa. No w tej chwili mamy stan bezprawia i braku konstytucji, tak to można określić w Polsce. Dzień dobry, Michał Gliński, Radio Z. Ja mam pytanie. Poseł Bogucki na antenie Radio Z dzisiaj mówił, że jeśli kandydat na prezydenta będzie osobą mniej znaną, to powinniśmy go poznać wcześniej. To kiedy planowane jest ogłoszenie kandydata na prezydenta PiS-u i czy PiS również planuje zorganizować dodatkową zbiórkę na kampanię wyborczą prezydencką? Dziękuję. Ja nie mogę w tej chwili panu redaktorowi odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu sami jeszcze żeśmy w tej sprawie nie podjęli decyzji. Wiadomo, jaką decyzję zapowiedział przynajmniej Tusk. Nie wiem oczywiście, czy ona będzie zrealizowana, że to dopiero w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Więc to oczywiście także bierzemy pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o czas na ukazanie społeczeństwu mniej znanego kandydata, no to rok 2015 pokazał, że ten czas, nawet nie od 11 listopada, bo z różnych względów ta kampania, która się miała zacząć zaraz 11 listopada, zaczęła się no, w istocie i to tak bardzo rachitycznie przed świętami, a tak naprawdę na całego po tak zwanym restarcie tej kampanii, a to już było w styczniu. No a mimo wszystko czasu wystarczyło. Dzisiaj są oczywiście inne okoliczności, my sobie z tego zdajemy sprawę. Ale zobaczymy, jak to będzie w tej chwili. Możecie mi państwo nie uwierzyć, ale ja sam nie wiem, kto będzie tym kandydatem, bo jest kilku bardzo dobrych. Zbiórka na kampanię prezydencką nie jest niczym innym jak no, pewną formą, w sensie prawnym, wręcz tożsamą z tymi zbiórkami, które w tej chwili trwają, zbiórki na partię polityczną. To znaczy, to są po prostu te ograniczone przez prawo pieniądze, które mogą przekazać indywidualnie obywatele. Natomiast jeżeli chodzi jakby technikę tej zbiórki, czy to będą jakieś cegiełki, czy coś innego, no to w tej chwili naprawdę trudno mi powiedzieć, bo to są sprawy techniczne, które będzie ustalał sztab. Szanowni Państwo, trzy ostatnie pytania z uwagi na napięty kalendarz pana premiera. Bardzo proszę, trzy redakcje. Dzień dobry, Marcin Fiołek, redakcja wydarzeń Telewizji Polsat. Panie prezesie, chciałem poprosić o garść informacji na temat odwołania od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o to. Mówił pan o 50 tysięcach wpłat na po pańskim apelu, jaka to jest kwota, ale chciałem też zapytać w tym kontekście o to, czy pan nie ma takiego poczucia, że to jednak jest na pana własne życzenie, ta decyzja PKW, bo zmiany w Sejmie, jeśli chodzi o wybór członków PKW, były z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, no i że przez te kilka lat tak naprawdę powinniście w PiS-ie uzbierać kilka milionów albo kilkadziesiąt milionów za skórniaków na trudniejsze czasy. Dziękuję. Panie redaktorze, no widzę tutaj głos młodego mędrca politycznego. No ale ja jednak już jestem politykiem starej daty, jednak do młodzieży mam stosunek, szczególnie tego typu młodzieży, którą musiałem stąd usuwać i to dwukrotnie. Taki, że powstrzymam się od komentarza. Ja tylko mogę powiedzieć państwu, że koszty bieżące partii to jest 2 miliony miesięcznie, a do tego zawsze dochodzą koszty nadzwyczajne i że jeżeli porównać to, co otrzymują partie, nie tylko nasze, wszystkie partie, teraz i co otrzymywały przed tym ucięciem o połowę,
no to jest co najwyżej w sile nabywczej 1/3, co było wtedy. No a wtedy, kiedy tych pieniędzy było dużo, to inny pan, mój rówieśnik skądinąd, no tutaj kierował finansami i uchodził za wielkiego specjalistę. No, później się okazało, że to troszkę nieporozumienie. Jak pan by chciał pytać, bo wtedy rzeczywiście pewnie by można było różne rzeczy uzbierać, ale wtedy. Bo później już było po prostu znacznie gorzej. Powtarzam, to jest w tej chwili 1/3 tego, co było kiedyś. Odwołanie jest gotowe, no ale jeszcze jest kwestia jakichś ewentualnych drobnych zmian. Sądzę, że jutro będzie złożone. Dajmy szansę kolejnej redakcji. Jaka to kwota, te 50 000 wpłat? No, proszę mi wybaczyć, rozumiem tą ciekawość, ale...